kiwanie dzisiaj. Tak, w mojej Biblii jest napisane, że Bóg daje temu, kto pragnie. Stosownie do naszego naporu Bóg nam udziela. Niektórzy opowiadali, że mieli prorocze sny tej nocy. Także myślę, że zaczyna się dobrze. Będziemy czytać dzisiaj Księgę Nehemiasza. Rozdział 7, pierwszych 5 wersetów, 527 strona. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz. Bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawić straże, jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Miasto było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności było w nim mało i domostwa nie były odbudowane. Wtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników i lud celem ujęcia ich w spisie rodowodów do tego miejsca. Gdy więc mur został odbudowany, znacie tą historię, wrócili z niewoli, miasto w ruinach. Mało tego, chociaż wiedzieli, że trzeba zacząć coś robić, zaczęli to robić, to sprzeciw był taki, że zabroniono im odbudowywać. Więc tak jak Ageusz podaje, zajęto się własnymi domami, zajęli się własnymi rzeczami, własnymi sprawami, ponieważ oficjalnie był zakaz czynienia czegokolwiek na rzecz miasta, na rzecz Boga. Ale znalazł się człowiek, który przyjechał, który, jak się o tym dowiedział, nie mógł spać. Naraził swoje życie, ale poszedł do króla i mu to powiedział. I król go wysłał. Mówi, jedź, nie martw się o swoje miasto. Jedź i pojechał. Więc po pierwsze, drodzy, niezależnie w jakiej sytuacji jesteście, niezależnie jak wasz kościół wygląda, jak wasze miasto wygląda, módlcie się o Nehemiasza. Módlcie się o człowieka, który ma serce. Człowieka, który jest w stanie narazić swoje życie. Ponieważ od niego się zacznie. A jeżeli już taki jest, to módlcie się o powodzenie dla niego. A czasami jest tak, że chcemy, Boże, użyj mnie. Ale dzisiaj czytałem rano sobie Biblię. Czytałem o Jakubie, jak miał dwie żony. Jedną lubił, drugą nie lubił. I ta, którą lubił, była bezpłodna, bo Bóg zamknął jej łono ze względu na krzywdę tej drugiej. I ona ciągle się modliła i mówiła nawet do Jakuba, mówiła, no zrób coś, żeby mu rodziła. A on to nie mówiła, co to ja Bogiem jestem? Do kogo ta sprawa? To nie moja rzecz. Więc Rachela cały czas napierała, ale w pewnym momencie zobaczyła, że nie da rady. I powiedziała, weź moją służącą. Niech ona urodzi na moim łonie i będzie z niej potomstwo dla mnie. Wiecie? I myślę, że musimy czasami dojrzeć do tego, że no niestety nie użyje nas Bóg tak, jak chcemy, ponieważ Bóg przez nas chce zrobić coś innego. Ale możemy dać komuś miejsce, które będzie użyty.
Więc drodzy, popatrzcie, ile treści w tym początkowym wersecie. A kiedy już jest Nehemiasz, kiedy już jest ten powołany, to on ma szczególny wzrok i on wie, od jakich spraw zacząć. Więc przyszedł Nehemiasz i odbudował mury. W tych czasach było to istotne, gdyż wrogów było wielu i jeżeli nie ma murów obronnych, to w każdym momencie przyjdą i zrobią spustoszenie. Mogą zabić, do niewoli uprowadzić, sabotaż zrobić. A kiedy już mur został odbudowany, to nie spoczął, tylko mówił: kazałem wstawić wrota. Mało tego, kiedy wrota już były wstawione, wyznaczeni zostali odźwierni, czyli ci, którzy mogli wpuścić albo nie mogli wpuścić. Zależy od tego, jak to było. Na dany czas postanowione. Wyznaczeni zostali śpiewacy i wyznaczeni byli ludzie, którzy mieli obsługiwać przybory świątynne. Lewici. Wszystko według porządku. A jeżeli zostali wyznaczeni, to znaczy, że powinni być do tego wcześniej przygotowani. Przecież nie wyznacza się ludzi do rzeczy odpowiedzialnych, kiedy oni nie są do tego przygotowani. Muszą być przygotowani. A żeby być przygotowanymi, muszą być wcześniej w trosce o te rzeczy. Bóg przecież powołuje nas, patrzcie, jak Słowo Boże mówi, zanim cię poczęła matka twoja. Albo w innym miejscu jest powiedziane, kiedy byłeś jeszcze w łonie matki twojej, już ciebie powołałem, tak? Już ciebie nazwałem po imieniu. Czyli już ciebie predestynowałem niejako, przeznaczyłem do czegoś. Bierzesz czy nie bierzesz? Czy będziesz się kłócił jak glina z garncarzem? Dlaczego ze mnie akurat nie takie naczynie zostało uczynione? Więc drodzy, kiedy przyszedł czas, ludzie, którzy pozwolili się ukształtować w odpowiedni sposób, mogli objąć odpowiednie urzędy. Ale ci, którzy tak żyli z dnia na dzień, nie mogli objąć pewnych funkcji, ponieważ byli niegotowi. Słowo Boże mówi, wielu jest powołanych, ale ilu jest wybranych? Niewielu czy wielu? Niewielu. Wielu jest powołanych. Inaczej mówiąc, wielu została dana szansa. Wiecie, jestem w służbie proroczej i wielu ludzi myśli tak. Jak zostało wypowiedziane słowo prorocze, to się tak musi stać. A to nie jest tak. Bo Biblia mówi, wielu jest powołanych. Czyli dla wielu ludzi została złożona oferta. Wielu ludziom zastawiono stół. No ale nie każdy z niego chce jeść. Mówisz mu, będziesz tym i tym, a on nic w tym kierunku nie robi. Nie wchodzi w błogosławieństwo. Więc nie może później żądać, żeby mu dano coś, ponieważ on jest niegotowy. Ponieważ nie stanie na wysokości zadania albo zepsuje to, co się mu da. Tak mój znajomy kupił sobie samochód, wprawdzie nie jakiś taki super samochód, ale na tyle, na ile go było stać. I tak bardzo oszczędzał, bo wiecie, jak kogoś już stać na samochód, to trzeba, musi go stać na opony, na wymianę oleju, przynajmniej na tyle. A on raz, że nie wymieniał oleju wtedy, kiedy trzeba, to jeszcze mieszał różne rodzaje oleju. Gdzieś tam mu zostało coś. No i wiecie, w krótkim czasie było po silniku. Zajechał silnik. I co takiemu po samochodzie, jak on go nie umie eksploatować? Ale wiecie, mieliśmy sąsiada, który kupił sobie kombajn, nowy kombajn. I tam do silnika wchodziło wiele litrów oleju, ja nie wiem ile, ale dużo. No ale facet chciał oszczędzać, bo kombajn wziął sobie na kredyt. Więc powiedział,
kupię sobie taki tańszy olej. Kupił go i o mało go już nie wlał, tylko akurat nie przyjechał facet, przyjeżdżał facet z serwisu, podjechał i ale co pan robi? On mówi, no to będę lał olej. Panie kochany, to nie ten olej. Od razu silnik panu pójdzie. Nieumiejętność. Więc drodzy, Nehemiasz nie tylko odbudował mury, spowodował odbudowanie murów. On miał zmysł taki, że przydzielał odpowiednich ludzi do odpowiednich służb. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. Czyli niezależnie od ukształtowania wewnętrznego, jeżeli człowiek jest prawy, jeżeli jest bogobojny, wiele może, tak? Prawy i bogobojny. W jaki sposób człowiek jest prawy? Pamiętacie, jak Jakub był u Labana? Jakub czego tam doznawał u Labana? Na początku już został oszukany, tak? Nie wiem, jak to jest możliwe, ale wtedy jeszcze lamp elektrycznych nie było pewnie, a na kagankach oszczędzano. Więc było tak bardzo ciemno, że nie zauważył, że Lea to Rachela, to nie, czy, miała być Rachela, była Lea. Bo mu Laban podstawił nie tą, co trzeba, nie tą, za którą pracował 7 ciężkich lat. I później Laban często oszukiwał Jakuba. Jaka była odpowiedź Jakuba? Dlaczego Bóg się nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Jaka była odpowiedź Jakuba? Słowo Boże mówi, a Jakub wiernie pełnił swoją służbę. I Jakub przynosił błogosławieństwo do domu Labana, do tego oszusta. Jakub przynosił mu dobytek. Jakub mówi, kiedy wilk w nocy rozszarpał, czy jakiś inny dziki zwierz, owce to ja dawałem z mojej. Nie powiedziałem, no stało się. Nie, Jakub dawał ze swojej, chociaż Laban go oszukiwał. Pamiętacie? I mówił, a kiedy słońce w dzień przypiekało i zabierało mi siły, a chłód w nocy, to ja nie żądałem większej zapłaty. Nawet wtedy, kiedy Laban do niego przyszedł, mówi, widzę, że jesteś błogosławieństwem dla mego domu, nie odchodź ode mnie, bo Jakub już chciał odejść. Mówi, bo jesteś mi błogosławieństwem. Więc powiedz mi, jaką chcesz zapłatę. I Jakub mówi, tylko to, co się urodzi pręgowane i centkowane. To chcę. Nie chcę nic więcej, nie daj mi ty, ja chcę od Boga. I Bóg mu dawał. I efekt był taki, że Laban miał gorsze, a Jakub miał lepsze. Drodzy, bo Jakub zaufał Bogu, bo Jakub był bogobojny. I chociaż był wtedy sługą Labana, Bóg go wywindował i stał się jednym z patriarchów. I Bóg jest nazywany Bogiem Jakuba, Bogiem Izraela, tak? Dlatego, że Jakub był wierny. Dlatego, że Jakub miał bogobojność w sercu. Dlatego, że Jakub nawet kiedy był oszukiwany, był prawym człowiekiem. Nie szukał zemsty. Ale słuchał tego, co Bóg do niego mówi i chodził w prawości przed Bogiem, bo wiedział, że tylko Bóg jest w stanie się za nim ująć, bo Bóg kiedyś mu się objawił tam. Więc kiedy Nehemiasz miał do wyboru, to nie patrzył tylko po rodzinie, bo to była jego rodzina, ale on patrzył, że to byli ludzie bogobojni i ludzie prawi, że może im zawierzyć, że może im dać. I to jest nie tak, jak czasami bywa w naszych sercach, że mamy niespełnione marzenia, gorycz, ktoś mnie nie zauważył, ileś lat już siedzę i jeszcze nie zauważono, że jestem taki sposobny do tego. No ale
Czasami trzeba przetestować twoją prawość i twoją wierność. Przetestować to, jakim jesteś. I dałem im taki rozkaz. Bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie słońce na niebie. I należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawić strażę. Kiedy człowiek dokończy pewien etap pracy, wtedy chce odpocząć. Statystyki mówią, że jeżeli człowiek udaje się w daleką podróż, to wypadek najczęściej gdzie się dzieje? Kiedy już dojeżdża do celu. Już mówi, już jestem. No, jeszcze 20 kilometrów mu zostało, ale już jestem. Jechałem ileś set kilometrów, już jestem. I chwila rozprężenia i pach, stało się. Moi znajomi, sąsiedzi mieli z ich rodziny ktoś jechał w odwiedziny do rodziny i w momencie wjeżdżania na podwórko był śmiertelny wypadek. Rozbity samochód całkowicie. Nie zwrócili uwagi, że ktoś ma pierwszeństwo i jedzie z dużą prędkością. Rozczaskali im samochód. Wszyscy zabici. Przy celu już. Ale Nehemiasz wiedział, że taka jest natura człowieka, że kiedy już się dochodzi do celu, to człowiek już tak jakby był u celu. Już mówi, już dziękuję Ci Boże, że jestem, a jeszcze nie jest. Ja widzę po sobie, jak wracam skądś daleko, to 30 kilometrów do domu, mówię, Boże, dzięki Ci, już dojechałem. I później się dopiero łapię, że jeszcze nie dojechałem, że jeszcze mam 30 kilometrów i że mam jeszcze przejechać przez las, gdzie jest dużo zwierzyny i... A człowiek się śpieszy do domu, jak się ma ładną żonę, to się bardzo śpieszy. I przez ten las tak się chciałoby śmignąć, a to nie da rady, bo tam bardzo często dzika zwierzyna przebiega przez jezdnię i było kilka bardzo poważnych wypadków już tam. Więc mówię, hola hola, trzeba zwolnić. Jeszcze nie jestem u celu. Ale sam się na tym łapię, że już tak mówię, Boże, dziękuję Ci. Nehemiasz powiedział, stworzymy pewien zawór bezpieczeństwa. Bramy będziemy zamykać, żeby wróg nie mógł wejść. Otwierać będziemy wtedy, kiedy będzie już dobrze jasno, żeby ktoś nie przebrał się, że nie przyszedł wilk w owczej skórze, żeśmy mogli go rozpoznać. Czyli inaczej mówi, ludzie muszą chodzić w poznaniu. Ludzie muszą chodzić w rozróżnieniu. Dlatego jednym z ważnych darów Ducha Świętego dla Kościoła jest dar rozróżniania duchów, szczególnie w tych czasach. Wczoraj usługiwał nam tu Ryszard Juchnik, mówił świadectwo. Ci, którzy nie byli, to nie słyszeli. Ale wiecie, co powiadał? W jednym zborze, tak w przerwie mi opowiadał, ja tą historię znałem, ale gdzieś historia mi umknęła i sobie przypomniałem ją tylko. W pewnym zborze pojawiło się trzech ludzi, którzy zaczęli mieć objawienia. I mówili tak, przychodzili do kogoś na przykład do domu i mówili tak, w tym domu jest coś, co się Bogu nie podoba. I wiedzieli dokładnie, gdzie to jest. Chodzili i mówili, pewna kobieta miała coś tam w materacu zaszyte i chłopak, nie wiem ile miał, 10 lat czy ileś, przyszedł i to ciężkie łóżko w dwóch rękach podniósł, tak jakby to była piłeczka golfowa. I mówi, tu jest to przeklęte. No i tam znaleziono oczywiście, zaraz przeszukano łóżko, znaleziono. I zbór był zachwycony. Ale po pewnym czasie zauważono, że oni mówią, że przeklęte to jest tylko to, co ma jakąś wartość. Czyli pieniądze, biżuteria, cokolwiek tam. Więc wezwano tych ludzi, ktoś się otrząsnął w końcu i wezwano tych troje i mówią do nich, będziemy się o was modlić. I zaczęły się demony manifestować. Przyjęto za Boże to, co Boże nie było. Bo nie mieli daru poznania. Dzięki Bogu, że Bóg komuś wreszcie objawił to, albo że ktoś zobaczył to, co Bóg objawiał, i powiedziano, musimy z tymi ludźmi zrobić porządek, musimy ich uwolnić.
A później mówił, kiedy zostało, demony zostały wygonione z tych ludzi, pastor stanął i mówi, no to teraz jakieś nabożeństwo kolejne, któreś. Mówi, a teraz niech ludzie wyjdą do przodu. Ludzie wyszli do przodu i pastor zamknął oczy, chciał się modlić tak o tych, co wyjdą generalnie. Jak otworzył oczy, patrzył, że kto gdzie stał, tam upadł. Na nikogo nie wkładał rąk. Nic. Taka była Boża obecność. Ludzie się nawracali, były dokonywane cuda. Bo rozpoznano, bo oczyszczono Kościół. Więc Nehemiasz powiedział, wtedy, kiedy będzie dobrze jasno, kiedy będziemy mogli przeglądnąć i rozsądzić, wtedy będziemy otwierać bramy. Inaczej nie. Nie będziemy przyjmować każdego, kto przyjdzie, dziękując Bogu, że tylko przyszedł. Będziemy patrzeć, kto on jest, co nosi w sercu, czy chce się polepszać, czy nie, czy chce wzrastać, czy nie, czy przyszedł po to, żeby tylko zabierać, czy też przyszedł po to, żeby wkładać. Słowo Boże mówi, jak kto idzie do domu Bożego, musi się nastawić na to, że coś da, musi się nastawić na słuchanie. Musi być przygotowany, bo kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Miasto było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności w nim było mało. I to jest mowa do Kościoła. Tak patrzymy na duże aglomeracje, patrzymy na Polskę i nie pamiętam już, ile jest charyzmatyków w Polsce, ale nie tak dużo w porównaniu do innych kościołów, czy do innego kościoła, tak powiem. Prawda? Kościół Zielonoświątkowy nie wiem, ile liczy. No niechby nawet 40 tysięcy wyznawców, a na pewno tyle nie ma. Niechby nawet. Kościołów takich independent, niezależnych też nie jest dużo i nie są liczne. Charyzmatyków katolickich też nie jest dużo. Aż tak bardzo. Jest coraz więcej, ale nie aż tak bardzo. Więc stanowimy jakiś niewielki procent społeczeństwa. I czasami jesteśmy tym zniechęceni. Ilu nas jest? Co możemy zrobić? I chociaż Jeruzalem było dużym miastem i ludności w nim było niewiele. I wiecie, co jeszcze tam było ciekawego? Domy były nieodbudowane. Czyli ludzie mieli potrzeby swoje osobiste. Ktoś przychodził, nie miał gdzie spać, z dachu mu ciekło, albo nie było okien, albo nie było drzwi, albo nie było nawet na czym spać. Taki to był czas, trudny. Więc ludzie nie mieli aż takiej motywacji, nie przychodzili, nie mieli luksusów. Wtedy Bóg natchnął Nehemiasza i powiedział, zrób spis ludności. Niech czują przynależność. Niech mają swoją tożsamość. Niech wiedzą, że są ważni. Że od nich się coś rozpoczyna. Wiecie, jakie to jest ważne? Dlaczego mężczyźni, teraz może już tak mniej troszeczkę, ale ciągle gdzieś jeszcze w nas to mężczyznach jest. Syn jest ważny. Znam mojego, mój kolega ma już 4 córki i mówi, i dalej będę próbował. Chcę mieć syna. I czyta książki, kiedy to trzeba, czy przed nowiem, czy po nowiu, czy różne tam okresy wylicza. Mówi, kiedy to trafić? Jak statystyki podają? Kiedy było, doszło do zapłodnienia, czy wtedy i co się urodziło? I modli się i różne rzeczy, bo chce mieć syna koniecznie. Bo mówi, od tego się rozszerzy moje imię, czy moje nazwisko. Moje geny gdzieś tam pójdą. Patrzcie, jak wiecie, zwierząt to jest. Dlaczego samce między sobą walczą? Bo to nie chodzi tylko o rozkosz seksualną. To chodzi o to, kto geny przekaże. To o to chodzi. Kto swoje cechy dalej puści w eter, czy w środowisko. To o to chodzi. Więc Nehemiasz mówi, spiszcie, żeby mieli swoją tożsamość, żeby wiedzieli, że od nich się zaczyna. Kiedy jest mało, to czasami jesteśmy zniechęceni. Przychodzimy tak, wiecie, ja widzę, jak ludzie jadą na konferencję. Jeżeli jest konferencja większa od tej, bo to dzisiaj dzień pracujący, ale na przykład jak w Spichlerzu byliśmy, 2000 ludzi chyba było. Tak mówią przynajmniej, że było. Nie wiem, czy było, ale
Tak mi mówili, że było. A byłem na tej konferencji, tak myślę, że może nie było, ale mówią, że było. Więc powiedzmy, że było. 2000 ludzi. I widziałem, jak ludzie przyszli, przygotowywali się. Bo to jest wielka konferencja, wspaniały człowiek. No. Bo to dużo. No ale wiecie, jak mój tato był rolnikiem i jak jeszcze nie było traktorów tak pod dostatkiem, no to nie było kombajnów, to snopowiązałką się kosiło pole, jeżeli wiecie, co to jest. A to jest ciężka maszyna. I jak tato zaprzęgał dwa konie, to one miały naprawdę co robić. Przeszły raz i były zlane potem. Przeszły drugi raz i za każdym razem trzeba było odpoczywać. I to długo trwało. Ale kiedy pożyczył od sąsiada drugie dwa konie i było cztery konie, no to swobodnie. Cały czas kosiarka chodziła naokoło. Snopki odpadały. I mówi, już się nie martwię, bo jest dużo. Nie muszę tak wkładać uwagi w to, żeby koni tam nie zerwać, żeby im nie zaszkodzić. Czyli, drodzy, jeżeli ktoś ma czym pracować, to nie trzeba aż tak dużo się przykładać, nie? Ale uwaga jest potrzebna tam i siła, i skupienie, i przygotowanie, gdzie jest niewielu. Bo wtedy potrzeba zaangażowania. Ale jeżeli ludzie... Ja wam powiem tak. Kiedy się nawróciłem... Ja mieszkam na wsi ciągle. Kiedy się nawróciłem i ożeniliśmy się, mam dobrych teściów, wszystkie swoje oszczędności wydali i kupili, wzięli pożyczkę i kupili nam mieszkanie w Opolu, w województwie. Duże, jak na ponad 80, około 90 metrów kwadratowych powierzchni. Wtedy w czasach komunistycznych to był szok. Ludzie na nas tak patrzyli jak nie wiem na kogo. Ja skończyłem akuratnie studia. Moja żona jeszcze rok czasu miała studiować, ale jak ja skończyłem studia, dostaliśmy od teściów klucze. I weszliśmy do mieszkania, powiedzieliśmy, nam się to nie podoba. Więc spółdzielnia, bo to było w bloku mieszkanie, więc spółdzielnia mówi, na jakim piętrze sobie życzycie? Powiedzieliśmy, od pierwszego do trzeciego. Bardzo proszę, przydzielili nam następne. I poszliśmy z żoną do tego mieszkania następnego. Piękne mieszkanie, naprawdę piękne. Widok piękny, nowe osiedle. I moja żona popatrzyła na mnie, a ja na nią, powiedzieliśmy, ale Bóg i wioski też zbawia. I powiedzieliśmy, przecież z tej miejscowości, gdzie my jesteśmy, już wielu ludzi odeszło, bo tamte zbory są większe, bo prowadzą szkółkę, bo mają większe możliwości, mają więcej kaznodziejów, a u nas było parę osób wierzących. Nawet nie było zarejestrowanego kościoła, tylko parę osób się zgromadzało albo gdzieś dojeżdżało. I pomyślałem, jeżeli my jeszcze odejdziemy, to zostaną jeszcze ich mniej, a jeżeli będzie mniej, to będą bardziej zniechęceni. I wiecie, co myśmy zrobili? Oddaliśmy klucze. Zrezygnowaliśmy z tego mieszkania. Czekaliśmy 2,5 roku na mieszkanie tam, gdzie mieszkamy, już spółdzielcze, niewłasnościowe. I kiedy spółdzielnia wypłaciła te pieniądze, jak zrezygnowaliśmy z mieszkania, zaraz był krach gospodarczy i te pieniądze kupiliśmy, pamiętam, pralkę automatyczną i coś jeszcze za to mieszkanie. Także taka to była wartość. Nie dało się uratować, bo krach gospodarczy, bo nie było co kupić, nawet jak były pieniądze. Teściowie płakali, powiedzieliście, zniszczyliście cały dorobek naszego życia. Ale ja powiedziałem, ale my chcemy pracować dla Pana tutaj. Nic konkretnego może nie robić, ale przynajmniej zachęcić ich naszą modlitwą, naszym staraniem. Dzisiaj mógłbym powiedzieć, dzisiaj już tam w naszej miejscowości zboru nie ma. I tym bardziej jest to bolesne, bo możemy sobie, moja żona kiedyś mówi, i co Bóg chciał osiągnąć, bo ewidentnie to było od Boga, myśmy to odebrali od Boga, że mamy tam mieszkać, gdzie mieszkamy. Wiedzieliśmy, co Bóg chciał osiągnąć, dlaczego musieliśmy tyle stracić.
Gdyby tam jeszcze zbór utrzymał się, bo zarejestrowaliśmy tam zbór, on się rozwijał przez pewien czas. Gdyby on został, dlaczego go tam nie ma? Ja poszedłem później do innego zboru, bo tam taka była potrzeba i Bóg mnie tam kierował. Tu przyszedł ktoś inny. Może troszkę nieumiejętnie prowadził, może coś. W każdym razie zbór upadł po pewnym czasie. I moja żona mówi, kiedyś tak siedzieliśmy, mówi, zapłaciliśmy dużą cenę. Jaki sens, skoro nie ma tu zboru? A myśmy zrezygnowali z mieszkania w dużym mieście. A wiecie, w dużym mieście masz duże możliwości. Awans zawodowy, bo się mieszka przy centrali. Mogłem być dzisiaj pan doktorem habilitowanym pewnie. Się łatwo wtedy to robiło, jak się mieszkało blisko centrali, bo można było pracę doktorską robić. Można było awansować w kościele, bo duży zbór, to wiecie, na czym polega duży zbór. Ma więcej gości, a wtedy właśnie przyjeżdżali goście, misjonarze z zachodu i można było jechać do szkoły biblijnej gdzieś do Stanów za darmo i różne rzeczy, jak się miało duży zbór. A jak się było w małym zborze, to nikt go jakoś nie widział. Więc były duże możliwości, duże korzyści można było z tego wziąć. Ale myśmy powiedzieli, zapłacimy Bogu cenę. Ale do żony wtedy powiedziałem, wiesz, skarbie, popatrz. Co przeszliśmy w tym kościele? To. I mówiłem o takich rzeczach trudnych. I to w nas wykształtowało wytrwałość. Bo gdyby to nie było, to teraz w tej służbie byśmy sobie nie dali rady. Zbyt wiele przeciwności. Zbyt wiele trudnych rzeczy przychodzi teraz. I skoro czasami i tak nam jest ciężko i sobie popłaczemy, to gdybyśmy tamtej szkoły nie przeszli, gdybyśmy nie umieli zrezygnować, gdybyśmy Bogu nie oddali tego, co najcenniejsze na dany czas, to gdzie byśmy teraz byli? Więc drodzy, miasto było przestronne, czyli Bóg przygotował miejsce. I miasto było już obwarowane. A Bóg mówi, ludzie muszą być w pogotowiu. Muszą stać na straży miasta i na straży swoich domów. I będziemy ujmować ich w spis. I kiedy tak rano jeszcze myślałem o tym, to wiecie, tak doszedłem do wniosku, zresztą ja to dawno wiedziałem, doszedłem do wniosku, że trzeba wam to powiedzieć, że tożsamość nasza ma duże znaczenie. Wiecie, spotkałem wielu chrześcijan, którzy nie chcieli gdzieś należeć, bo ten zbór jest nieduchowy, a tamten jest nadduchowy, a tutaj coś i zawsze w kimś coś znaleźli i mówili tak, będziemy chodzić, ale nie będziemy należeć. I sobie pomyślałem, to nie jest właściwe. Nehemia zebrał ich i powiedział, stworzymy spis. Ujmiemy ich w rodowodach. Czyli nie tylko, że od nich się coś zacznie, tylko, że nie tylko oni będą mieli tą świadomość, że są zaczynem czegoś, ale też, że od nich jest pewna odpowiedzialność oczekiwana. Jeżeli człowiek gdzieś należy, to od niego się czegoś żąda. Dzisiaj wiecie, jak to jest. Jedna dziewczyna ze zboru mówi do mnie tak, bracia, co ty się mnie czepiasz? A ja mówię, bo nie podoba mi się to, co robisz. A ona mówi, a tamta siostra ci się podoba? Ja mówię, podoba mi się. A ona mówi, a widzisz, bo ty jej nie znasz. Bo ona, zanim wyszła za mąż, to rok czasu mieszkała z facetem. I przyznam, że mi szczena opadła, bo nie wiedziałem. Nie sprawdziłem tego i nie chcę sprawdzać, bo musiałbym jej coś powiedzieć. Ale mówię, to teraz w kościołach praktyka normalna, że tak się te rzeczy robi. Bo to trzeba poznać, bo to coś tam jeszcze, no, różne rzeczy. To Ślązacy mieli tak, że najpierw trzeba było się przespać, żeby wiadomo było, co kto jest i czy może. A później dopiero się żeniło. Więc to było normalne. I ja sobie pomyślałem, ale przecież to nie jest logiczne. Bo człowiek się angażuje uczuciowo, prawda? Im bliżej, tym bardziej człowiek jest zaangażowany.
Chyba, że już pozbawiony jest uczuć, że to jest, już wtedy nazwać to trzeba prostytucją, bo jeżeli człowiek się emocjonalnie nie angażuje w związek taki intymny, to nic innego jak prostytucja. Więc, ale jeżeli się angażuje, to myślicie, że to tak prosto jest? Dzisiaj znam jednego pastora, jeszcze jest pastorem. Może już niedługo będzie, ale jeszcze jest pastorem. 2 tygodnie przed ślubem swojej dziewczynie powiedział dziękuję. Goście byli zaproszeni, wszystko było załatwione. Uczta weselna się odbyła bez pary młodych. Skoro oni, i on jest pastorem, wtedy jeszcze nie był, ale już był kandydatem. Czyli jeżeli to tak się dzieje, to jaką masz gwarancję? Jaką ludzie mają gwarancję, że coś się stanie dobrego? A jeżeli nagle powie, żegnaj genia, świat się zmienia, c'est la vie, to co? Gdzie ulokujesz swoje emocje? Jak to będzie? Jakie zranienie będzie? Więc jeżeli, a jeżeli jest obrączka na palcu, to wiecie, że to jest coś ważnego? Myśmy z żoną brali 2 śluby. W tym czasie jeszcze nie było ślubów korespondentowych albo... ja nie wiem, jak się nasz ślub nazywa. Wyznaniowy, dobrze, wyznaniowy. Bo korespondentowy jest tylko dla Kościoła katolickiego, bo oni mają korespondent, a my to nie mamy tego podpisanego, więc wyznaniowy, dobrze, dziękuję. Nie było ślubu wyznaniowego, więc myśmy wzięli ślub cywilny w kościele, znaczy w Urzędzie Stanu Cywilnego, a później, pół roku później, wzięliśmy ślub kościelny. Przez te pół roku zachowywaliśmy czystość, także potrzebny nam był ten ślub cywilny do tego, żeby w akademiku małżeńskim mieszkać i trzeba było wcześniej papiery złożyć, tylko dlatego wzięliśmy ślub cywilny wcześniej, o tyle wcześniej. A ślub kościelny wziąłem wtedy, kiedy już wszystkie moje rzeczy duchowe, czekałem na chrzest, a wtedy się chrzciło tylko latem, jak było ciepło. Więc nie było baptysteriów, albo nie wszędzie były baptysteria. Pamiętam, chrzciłem się, jak tylko było możliwe, jeszcze wody tak płynęły z gór w Lwówku Śląskim i mnie na sznurku trzymano, że mnie woda nie porwała, ale mnie ochrzcili. Dzięki Bogu, także jestem uratowany z chrztu naprawdę. I wiecie, kiedy stanąłem, byliśmy już małżeństwem prawnym i pastor do nas powiedział, słuchajcie, wy możecie już żyć ze sobą, bo jesteście małżeństwem. Myśmy obrączki nosili, nie mieszkaliśmy razem. Ja powiedziałem, pastorze, ale my chcemy zacząć nasze małżeństwo od błogosławieństwa. Ja nie chcę iść do łóżka z moją żoną tylko dlatego, że ja gdzieś tam w Urzędzie Stanu Cywilnego ślubowałem. Ja chcę zacząć od błogosławieństwa. Błogosławieństwo będzie w kościele, my poczekamy. Czekaliśmy wcześniej, to poczekamy jeszcze teraz. Wprawdzie trudno było, bo to wiecie, jak przyszedłem czasami, moja żona taka śliczna. Na nią popatrzyłem i mówię, dzisiaj jadę do domu, do widzenia. I ona mówi, jeszcze nie wszedłeś. Mówię, jak ja wejdę, to wiesz... To nie gwarantuje. Ten testosteron taki był mocny. No, idę do domu. Popłakaliśmy sobie oboje, ale chcieliśmy zachować tą czystość. I kiedy stanąłem na ślubnym kobiercu już w kościele i kiedy pastor przed nami stał, żeby nas błogosławić, to byśmy byli już małżeństwem. Ale wiecie, kiedy miałem wypowiedzieć słowa przysięgi, tak jak mi nogi drżały jak galareta. Ja do dzisiaj się dziwię, jak to jest. Ale czułem powagę chwili. Widziałem, że stoję przed Bogiem, że to się coś dzieje przed obliczem Bożym. I głos mi drżał, ręce mi drżały, blady byłem. Radosny, ale przeżycie było niesamowite. Do dzisiaj je pamiętam. Te emocje są takie żywe. Więc, drodzy, wiem, że przynależność jest ważna. Bo człowiek coś ślubuje, bo teraz ja wnoszę coś, bo to jest moje, prawda? Bo nie jestem wyalienowany, nie jestem gdzieś tam, ale jestem członkiem, jestem w jedności i wnoszę coś, bo z tego też będę miał. Im więcej dam, tym więcej do mnie wróci. Wiecie, to jest psychika. Powiem wam tak. Kiedy byłem na studiach, byłem w kole naukowym i bardzo dobrze nam szło, czy mi szło, i sobie pomyślałem, teraz
przygotuje się dobrze do egzaminu, bo to wstyd być w szkole naukowym i do egzaminu przynajmniej z tego działu, gdzie jest z tej katedry, gdzie byłem w szkole naukowym, nie zdać dobrze. Ale to tylko takie plany. Ale później pomyślałem, z profesorem jestem na ty, pijemy sobie kawkę, dobrze się znamy, on mnie planował na asystenta, więc... I pamiętam, kiedy dostałem wyniki egzamin był pisemny, przyszedł, nie przyszedł profesor, tylko przysłał adiunkta z moją pracą i pani adiunkt podała mi rękę, mówi, Ryszard, profesor nie chce się z tobą widzieć. Źle napisałeś, zdałeś, ale nie tak, jak powinieneś zdać. I to nie była aż taka najgorsza ocena, ale on oczekiwał, że ja napiszę super. I powiedział, profesor się ci ręki nie poda. Przyniosłeś hańbę katedrze. I było mi wstyd. Ja pamiętam, szedłem ze chociaż podnosiła mi średnią ocen ta ocena, którą miałem, ale i premię naukową jeszcze dostałem, ale to nie było to, co on oczekiwał. I ja normalnie szedłem z nosem do ziemi i sobie pomyślałem, nawaliłem. Ale wiecie, dlaczego nawaliłem? Bo sobie pomyślałem, nie chcę być asystentem. I chociaż chciałem dobrze zdać, to się nie przyłożyłem. Bo gdybym postanowił być asystentem, czyli wejść w to, to bym na pewno dobrze zdał, bo bym się przyłożył. I wiem, że to nie jest tak. Jeżeli gdzieś nie przynależysz, nie dasz siebie wszystkiego. Jeżeli nie masz właściwej tożsamości. I tutaj jest powiedziane, wtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych naczelników i lud celem ujęcia ich w spis. Celem dania im przynależności, celem zorganizowania ich. Drodzy, popatrzcie na początek, jakie mamy dzisiaj nauczanie. Po pierwsze, nie żądajmy, jeżeli Bóg nas nie powołuje, najważniejszych funkcji dla siebie, bo jeden dostaje 5 talentów. Dlaczego dostał 5? Ten, a tamten jeden. Co to Bóg potraktował ludzi inaczej? Boże Słowo mówi, że Bóg jest jaki? Sprawiedliwy, tak? Sprawiedliwy to znaczy, sprawiedliwość to nie znaczy porówno. To komunist tak mówił, porówno. I tak nie dzielili porówno, ale przynajmniej tak mówili. Ale sprawiedliwość to każdemu według jego możliwości i potrzeb. W Kościele szczególnie według jego możliwości. Bo widziałem wielu ludzi, którzy dostali za dużą odpowiedzialność i się załamali psychicznie. I niektórzy musieli być leczeni albo musiano się o nich modlić, żeby wyszli z dołka, z depresji. Bo nagle przekroczyła odpowiedzialność i zdolność czy odporność psychiczną. Bóg tak nie robi. Bóg daje tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. Nie daje ci ciężaru większego. Więc jeżeli Bóg cię nie powołuje do czegoś, to się na to nie pchaj, ale módl się o Nehemiasza, o człowieka, którego Bóg pośle z wizją, z namaszczeniem, z inspiracją do tego, żeby innych zainspirował, innych wzbudził, innych zachęcił, innych pobłogosławił i żeby zorganizował wszystko tak, jak trzeba. Po drugie, a kiedy on już obejmie swoją funkcję, albo kiedy on już objął swoją funkcję, trzeba się o niego modlić, żeby prawdziwie był kierowany przez Boga, żeby mu woda sodowa do głowy nie uderzyła, albo żeby za szybko się nie zmęczył. Po trzecie, kiedy on już obejmie funkcję, to bądźmy do dyspozycji, bo wtedy on wyznacza, kto, co i jak powinien robić. Kiedy byłem we Wrocławiu jeszcze i pewien człowiek tak bardzo chciał być w służbie, taki, wiecie, ja byłem gorliwy, ale jak na niego patrzyłem, to przy nim czułem się niegorliwy. Taki był zapalony. No ale kiedyś do niego podszedł jeden z liderów kościoła, mówi, słuchaj, chcemy, żebyś robił to i to. A on mówi, to? A co wy ode mnie? A jakie macie do mnie prawo? A ja nawet członkiem nie jestem. Mówię, no ale bracie, no chodzisz. Nie mów do mnie, bracie. Nie jestem zapisany. Ja chciałem się z nim przywitać, go tak
ogarnąć. A on do mnie mówi, razem się modlimy, ale ja nie jestem z tego kościoła. To z jakiego jesteś? Jeszcze żadnego. Facet 10 lat wierzący. Jak takiemu przydzielić funkcję, jako nieczyj odpowiedzialności? Więc kiedy ci zlecą odpowiedzialność, to rób to. To rób to. Bo Bóg cię będzie błogosławił, bo On wyznaczył odźwiernych, wyznaczył śpiewaków i wyznaczył lewitów. Wiecie, niedawno opowiadał mi pewien człowiek ze zboru, który dopiero powstaje. Powiedział mi tak, a kiedy modliłem się, nagle przyszło mi do głowy, że taka dziewczyna była z innego zboru zupełnie, niecharyzmatycznego. I on do niej poszedł, mówi, słuchaj, tak widzę ciebie w uwielbieniu. Ona mówi, słuchaj, ani słuchu nie mam, ani głosu nie mam. A on mówi, ale ja nie wiem dlaczego, ale Bóg mnie widzi, pokazał mi ciebie w uwielbieniu. Mówi, rok czasu nie minęło i ona jest liderem uwielbienia. I głos się znalazł, i słuch ma dobry. Ja nie wiem, jak to się stało, ja muzykalny nigdy nie byłem, lubię, jak są inni muzykalni i lubię i błogosławię ich, ale ja jestem taki mało muzykalny. Ale widocznie te talenty były ukryte. I ona, kiedy o niej to powiedział, wzięła to na poważnie. Poszła na przesłuchanie gdzieś. Ktoś, kto się zna na muzyce, udzielił jej kilka porad. Okazuje się, że miała zdolności. I okazuje się, że miała serce dla Boga i dzisiaj prowadzi w kościele baptystycznym uwielbienie. Kochani, bo kiedy ktoś wyznacza, kiedy Bóg daje inspirację, to znaczy, że Bóg też i uzdalnia. Następnie, drodzy, modlitwa o rozeznanie. Są takie dary, które nie mają popularności, szczególnie dar rozróżniania. Nie ma popularności, no bo wtedy narażasz się ludziom. Narażasz się. Kiedyś powiedziałem do pewnego pastora, słuchaj, nie bierz tego człowieka na lidera. A on do mnie mówi, ty jesteś tu. Nie? Mówi, ty jest taki człowiek, że hej. Ja mówię, ale wiesz co, jak ja koło niego stoję, to się źle czuję. Więc może to jest moje, ale ja cię proszę, sprawdź go przynajmniej. Nie ma co sprawdzać, nie ma co się zastanawiać, ja go już znam. I rozwalił mu kościół. Kościół istnieje, ale poraniony. Rozwalił mu kościół. I później do mnie mówi, a ja zawsze wiedziałem, że on jest nie w porządku. Nie? Szok. Więc dar rozróżniania. I wiecie, powiedziałem, nie dokończyłem. I później mieli do mnie, tak na mnie patrzyli nieciekawie. Czego ja chcę? W ogóle jestem nieprzyjemny, bo komuś, o kimś mówię, że jest nie w porządku. Więc dar rozróżniania nie jest popularny i nie jest przyjemny, bo czasami trzeba powiedzieć coś trudnego. Ale Nehemiasz mówi, otwierać bramy tylko wtedy, kiedy będzie dobrze jasno i kiedy będzie ciepło. Kiedy słońce będzie przypiekać i zamykać wtedy, kiedy jeszcze będzie słońce na niebie, a nie już za widnokrągiem. Drodzy, i następna rzecz, przynależność. Czy masz swoją tożsamość? Czy należysz do kościoła? Czy poddałeś się liderom? Nawet wtedy, kiedy ci się wydaje, że cię oszukują albo że są nie w porządku. Podaliśmy sobie przykład Jakuba i Labana. Wiecie, ja ciągle ten obraz, od kiedy pierwszy raz czytam Biblię, mam w sercu. Wierność. Wierność. Kiedyś do mnie przyszli i powiedzieli, słuchaj, ten i ten człowiek, to nie był mój pastor, bo wtedy ja byłem jeszcze pastorem, tylko człowiek, to był pastor, ale innego zboru, który mnie prosił o coś. Mówi, słyszałem, jak on o tobie opowiadał i powiedział, głupi krzywy, dał się wpuścić w maliny. Odwali za nas czarną robotę, a my śmietankę spijemy. I ten człowiek do mnie przyszedł z taką informacją i mówi, no słuchaj, ja to słyszałem na własne uszy. To nie jest to, że ktoś mi powiedział, to jest na pewno prawda. Mówi, nie wchodź w to. A ja mówię, słuchaj, zanim ja w to wszedłem, to ja się modliłem. I Bóg mi powiedział, że Bóg chce, żebym ja to zrobił. Więc ja to zrobię. A on mówi, ale co z tamtym? Ja mówię, to jest ich grzech i Bóg ich rozliczy. A co mi do tego?
Bóg mi powiedział, że mam to zrobić, bo to jest na Bożą chwałę. Ja to zrobię. Wiedząc, że oni myślą, że mnie wpuścili w maliny. I wiedząc, że ja z tego żadnego pożytku mieć nie będę po ludzku, ale wykonam Bożą robotę, Boże dzieło. Kochani, więc wierność. Wierność. Wiecie, że niektórzy ludzie, albo inaczej, David Wilkerson powiedział, w pewnym momencie Bóg mi pokazał, że muszę pewnych ludzi przeprosić, bo nie byłem wierny w stosunku do nich. I musiał ich poszukać po całych Stanach, żeby ich przeprosić. I Bóg wtedy puścił błogosławieństwo do jego życia na nowo. Wierność, jaka jest wielka istota i wielkie znaczenie pojęcia wierności. Następnie, drodzy, kiedy już jesteście blisko celu, nie zasypiajcie i nie myślcie, że już doszliście. Wtedy Biblia mówi, stój na straży. Wtedy pilnuj. I ostatnie, miasto jest duże, ale mieszkańców mało. I ci mieszkańcy, którzy są, mają problemy. Wy tu przyszliście i pewnie każdy z was ma problemy. Ja mam problemy i wy macie problemy. Niektóre są większe, niektóre są mniejsze. Ale to wszystko nie zatrzymuje nas przed budowaniem kościoła, prawda? Mamy swoje problemy. Może nasze domy leżą w gruzach, a może patrzymy, nieruchomości ciągle idą do góry i nie wiemy, co dalej będzie, jak nasze dzieci będą funkcjonować, co w ogóle się stanie. I wiele trosk przychodzi na nasze serca. Ale, drodzy, to miejsce mówi, że skoro miasto jest duże, a mieszkańców mało, to znaczy, że jest jeszcze dużo miejsca dla tych, którzy mają przyjść. I kiedy my będziemy przynależni, będziemy brali odpowiedzialność za to, co Bóg wkłada do naszego życia, do naszej służby, to to miasto będzie zaludnione. I dzisiaj Jerozolima jest zaludniona, prawda? I kiedyś też była zaludniona, w krótkim czasie. Przyszli następni i Ezdrasz, który ich uczył, i uczeni byli prawa, i naród izraelski wzrastał, i wszystko działo się dobrze. Drodzy, tyle. O, przeciągnąłem. Nic mi nie zna. Muszę zegarek kłaść. Mówią, że co to znaczy, jak kaznodzieja ściąga zegarek i kładzie przed sobą? Wiecie, co znaczy? To nic nie znaczy. I tak przeciągnie. Drodzy, wiecie, jak ja słucham kazań? Tak mnie moja żona nauczyła. Moja żona dużo rzeczy mnie nauczyła. Tak stwierdzam, że kobiety chyba są mądrzejsze od mężczyzn. Ale moja żona mnie nauczyła czegoś takiego. Dobrego czytania Biblii, i do dzisiaj tak czytam Biblię, jest rewelacyjny sposób. I moja żona nauczyła mnie słuchać kazań. Bo ja kiedyś byłem w lesie, byłem Filistynem. Co ona mnie uczyła. I powiedziała, kiedy słuchasz kazania i coś do ciebie trafia, to musisz Bogu odpowiedzieć na to. To nie jest tak, że wysłuchasz, kiwniesz głową i powiesz, dobrze było. Tylko to ma być odpowiedź. Bóg dotyka twojego serca i teraz ty z tym masz coś zrobić. Jeżeli nie podejmiesz decyzji w tej chwili, no to co później zrobisz? Jak się... Wiecie, to tak jak mój znajomy mówi. Szedłem i wpadła mi dziewczyna w oko i gdybym się cofnął, ale ona poszła i ja poszedłem i ona się oglądnęła za nim, on za nią i mówi, do dzisiaj ją kocham, tylko nie wiem, gdzie ją znaleźć. Minęła sytuacja, minęła okazja i głupota czasami właśnie takie nogi ma. Więc, drodzy, jeżeli Bóg dzisiaj do ciebie mówi, jeżeli Bóg dotyka w czymkolwiek do twojego serca, to twoją odpowiedzialnością jest dać Bogu odpowiedź. Bo kaznodzieje czasami wyręczają nas i mówią, no to teraz powiedzcie, tak czy nie? A kto tak, to niech wyjdzie do przodu albo podniesie rękę. Ale to tak, to jest dobre i to jest naprawdę, aktywuje ludzi, ale czasami to czyni ludzi takich niemrawych. Jak ich nie zachęcą, jak im palcem nie pokażą, to on nie wie, co robić. Ciągle taki jest niekumaty. Ale to twoja odpowiedzialność, żeby odpowiedzieć. Wstańcie, chcę, żebyście w tej modlitwie, jeżeli coś was dotykało z tego słowa, powiedzieli Bogu. Ojcze, Ty znasz nasze serca i Ty wiesz, jacy jesteśmy.
To w Tobie jest nasze odpocznienie. To Ty budujesz nasz byt tutaj. To Ty budujesz kościoły, społeczności. To Ty namaściłeś tych, których chcesz postawić na miejscu Nehemiasza i których postawiłeś już. Daj, Panie, byśmy jako lud byli odpowiedzialni i byśmy zastosowali się do tego wskazania, które wynika z Twojego słowa. Byśmy przybrali postać i postawę Jakuba, który był wierny i któremu Ty byłeś wierny. I ubogaciłeś go, Panie, nawet wtedy, kiedy po ludzku powinien stracić. Dobry Ojcze, niech Twoje namaszczenie spocznie na każdym. I spraw, Panie, byśmy wiernie wykonywali to, co wlewasz do naszego życia. Co dajesz nam jako dar i co dajesz nam jako wyposażenie. Ojcze, chcemy w tym chodzić i chcemy Cię błogosławić i chcemy żyć w wierności i wykonywać tą pracę z radością i z dziękczynieniem, bez wzdychania i narzekania. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jesteś wierny i nawet kiedy widzisz nasze upadki i potknięcia, ciągle przychodzisz z ofertą i ciągle przychodzisz z błogosławieństwem. Spraw, Panie, byśmy byli ujęci w rodowody i spraw, Panie, żeśmy byli wierni w tym i pracowali na rzecz Kościoła, do którego należymy i na rzecz Kościoła generalnie w Polsce, Panie, ale też pobłogosław, Ojcze, i proszę Cię o to, żeby była większa moralność wśród członków Kościoła i żeby była większa moralność w Polsce. Dobry Ojcze, o to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa.